jeszcze nie wiecie, to zostały dwa ostatnie dni przedsprzedaży poradnika kursu historii ekipy, w którym zdradzamy mnóstwo ciekawych informacji, a ja opowiadam tam o wszystkim, co wiem na temat YouTube'a, social mediów i całego tego świata. Więc przesuwajcie palcem do góry, kto jest zainteresowany. Zobaczcie, jaki jest rozpierdziel na chacie. Sobie to nie widać za bardzo, ale tutaj się coś zmienia. Wygłuszenie robimy jakieś tam. W sumie już miało być dawno, ale jak to zawsze są jakieś opóźnienia. I to miejsce też się zmieniło. Co, nie widzicie? A, no właśnie, nie widać, nie? Jestem pewien, że domownicy, jak to Instastory przewiną, też nie będą nigdy wiedzieli, że to jest pianka. Bo to wygląda jak normalna ściana. Ale zobaczcie, tutaj jest taki mały profil, który sobie idzie. Delikatny jest odstęp tu od sufitu, od góry. I tutaj po prostu za tą lampką jest pianka. Jej nie było, tutaj była ściana. Także kilka pianek powstało. I serio, jestem ciekaw, który z domowników tego nie oglądnie i nigdy nie będzie wiedział, że to jest pianka. Będzie myślał, że to jest dalej ściana. No bo to raczej już zobaczą. Jeszcze nie jest gotowe, ale będzie. I jeszcze tutaj będzie. Tutaj będą pianki, żeby poprawić trochę ten dźwięk. Żeby ta kamera mogła coś z dźwiękiem wreszcie nagrywać. Bo teraz, znaczy nagrywa z dźwiękiem, ale słabo jej to idzie. W sensie no, słaby mikro. Przechodzę do montażowni i tutaj był dzisiaj nasz informatyk, że tak powiem, ekipowy. I właśnie się zorientowałem, że mam nowego kompa do montażu. Jaram się strasznie. Patrzcie, jaki to jest potwór. To jest bestia. Oh yeah. Tak jest.